Pracujemy w Sejmie i Parlamencie Europejskim. Walczymy o przestrzeganie konstytucji, o prawa wszystkich grup społecznych i zawodowych, o świeckie państwo i sprawne usługi publiczne. Chcemy zmiany tu i teraz, ale nie zapominamy o wyzwaniach przyszłości, trosce o klimat i środowisko. W parlamencie mówimy głosem wszystkich tych, na których apele władza pozostaje głucha. A kiedy trzeba, jesteśmy na ulicach, żeby głośno protestować przeciwko niesprawiedliwości i odbieraniu praw. Lewica zawsze zwyciężała, gdy była zjednoczona, a przegrywała, kiedy dawała się podzielić. Wierzymy, że państwo i politycy są dla ludzi, a nie ludzie dla polityków i państwa. Wiemy, że wspólnie z wami jesteśmy skuteczni. Lewica była, jest i będzie motorem zmiany. Lepsza przyszłość jest w naszych rękach, bo łączy nas Polska. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Anita Sowińska i będę pełniła dzisiaj rolę gospodyni. Jestem posłanką z tego regionu i jest mi niezmiernie miło witać tu Państwa, witać w Piotrkowie Trybunalskim. W Piotrkowie, który bardzo kocham. Ja pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, ale Piotrków Trybunalski przede wszystkim kojarzy mi się, ale nie tylko mnie, z takimi lewicowymi tradycjami, bo to tutaj w okresie międzywojennym mieliście wspaniałego prezydenta Kazimierza Schmidta, który był związany z partią PPS, czyli Polską Partią Socjalistyczną. I to on pokazał, jak samorządowcy mogą być służyć ludziom, po prostu. On wybudował drogi, również zadbał o to, żeby była kanalizacja, żeby były wodociągi, dbał o to, aby były dobrej jakości szkoły. Oczywiście to były wyzwania na tamte czasy wielkie. My mamy teraz wyzwania kolejne, mamy kryzys demograficzny, mamy kryzys klimatyczny, mamy inflację i mamy inne po prostu wyzwania. I na te wyzwania my jako Lewica również odpowiadamy, bo pielęgnujemy te tradycje i uważamy, że politycy i polityczki są dla ludzi. To my służymy wam. Chcę bardzo serdecznie powitać tutaj naszych gości. Mamy dwie posłanki, oprócz mnie, Wandę Nowicką. Byłą wicemarszałkinię i wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy. Mamy Joannę Schering-Wielgus. Są z nami również byli posłowie. Jest pan Artur Ostrowski i pan Bogdan Bujak. Są z nami również radni, zarówno powiatu, jak i radni miasta. Nie wiem, czy wszystkich wymienię, ale postaram się. Pana Oskara Kulińskiego, Dariusza Cecotkę, również z Nowej Lewicy. Przepraszam, ale nie pamiętam nazwisk. Pani Monikę? Pani Monikę Tera, przepraszam, tak. Bardzo mi miło. Witam serdecznie pana Bogdana Chrzanowskiego, wiceprzewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej. I witam Grzegorza Adamczyka, który jest przewodniczącym Nowej Lewicy tutaj w powiecie. Witam serdecznie Państwa. Jest tutaj z nami wiele stowarzyszeń, wiele fundacji, ale i Państwo, mieszkańcy i mieszkanki Piotrkowa. Przepraszam, że nie wymienię Państwa wszystkich, ale niestety nie starczy czasu, ale witam Państwa serdecznie. Radny, przepraszam. Tak, witam serdecznie. I witam naszego głównego gościa, Roberta Biedronia, współprzewodniczącego partii Nowa Lewica. Chodź. Ja jeszcze tak na koniec. Dzień dobry Państwu.
tej Roberty. Proszę bardzo, dzień dobry pani poseł. Anita Sowińska, wielkie brawa. Ja słyszałem, jak was tutaj zabawiała już. Ponieważ wiem, że Robert bardzo lubi dyskusję i bardzo Państwa zachęcam do zadawania mu pytań. On lubi nawet te najtrudniejsze pytania. Tylko. Natomiast jest pewne ograniczenie, ponieważ czas mamy ograniczony. Więc 10 minut. Na każde pytanie. Nie, na wszystkie. Na każde pytanie jest tylko 30 sekund. I jeżeli czas będzie upływał, to wówczas będą Państwo słyszeli taki gong. Taki. I teraz już nie zabieram więcej czasu. Robert, scena jest twoja. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. Anita Sowińska, posłanka ziemi piotrkowskiej. No dobrze. Czy państwo jesteście wszyscy z Piotrkowa? A kto jest z Piotrkowa? Ręka do góry. Ja nie. Okej, dużo. Kto nie jest, będzie łatwiej. Kto nie jest z Piotrkowa? Okej. Ta pani jest od Rydzyka. Skąd pani jest? Ja jestem, proszę pana, z Torunia. A wystarczy. Od Rydzyka. Skąd pani jest? Ja jestem z Torunia, miasta Kopernika. Proszę o tym pamiętać. Okay. Dobra, kto jeszcze nie jest z Piotrkowa? Ty nie jesteś. Skąd jesteś? Ja jestem z Kuzna. A to jest jakieś miasto Korwin-Mikke? Kucno? Kucno. Przepraszam. Kutno. A z Kutna. A. Miasto Róż, tak. Z tego słyniemy po prostu. Na znam. Okej, okay. A pan? No to jak już pójdziemy tym tropem, to ja jestem z miasta obecnego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, czyli z Łodzi po prostu. No. Ale Łódź może być też na przykład od Tomka Treli, od wielu innych. Nie kojarzę. No to przekażę koledze. Musi ciężej pracować. Nie bijcie mu braw. Dobrze. Że co? Wracasz na pieszo do Łodzi. Z Łodzi aż przyjechaliście. Bardzo mi miło. Dziękuję wam bardzo. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować, że państwo znaleźliście chwilę czasu, żeby się ze mną spotkać, bo pewnie macie już dość polityków i polityki, nie? Pewnie politycy... Po kokardę pani ma. A czemu ma pani po kokardę do polityków? Trudna historia. Nagrabiliśmy sobie. Tak jest. No konkretnie nie mówię osobowo, kto. Ale są tacy, którzy sobie nagrabili. Na forum publicznym nie będę się wypowiadać. No, musiałaby pani przekląć mocno. Tego się obawiam. Przerywnika. Tak. Bardziej powszechnego w Polsce. Okej, okay. Ja też bym chętnie użył tego przerywnika, ale boję się, że wtedy te wszystkie media zrobią z tego użytek i źle się to spotkanie skończy. Ale chciałbym, żeby ono się dobrze skończyło, więc myślę, że przede wszystkim musimy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, że no niestety politycy pewnych rzeczy nie dowożą. I to jest pytanie, bo... Piotrków słynął z tego, że chyba bardzo mocno postawił na obecnie rządzących, na Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości w polskim parlamencie jest chyba spora. Czy pan Macierewicz to nie od was? Pani na niego głosowała, tak? Nie, ja nie pytam, czy pani głosowała, czy nie, ale pani tak kiwa, to mi się wydawało, że kibicka. Więc pan Macierewicz na przykład jest stąd. I tutaj jest spora reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości. No i oni szli z takimi hasłami, że właśnie przywrócą godność takim miastom, których, jak państwo wiecie, na których mi też bardzo zależy. Takich miastom jak Słupsk, jak Piotrków, jak Krosno, moje kochane, jak Świdnica, że te miasta, które przez liberałów często były zostawiane z tyłu, bo mówiło się, że najpierw te tłuste koty muszą się nasilić, jak Łódź, Wrocław, jak one już tak się spasą, to coś spadnie z tego stołu pańskiego do tych mniejszych, do Piotrkowa, do Krosna, do Słupska, do Świdnicy. Tak było, nie? I nagle się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość tego nie odmieniło. Że niewiele się zmieniło w życiu tych miast na lepsze. A co więcej, i to państwo pewnie dzisiaj najbardziej odczuwacie, jest jeszcze gorzej za ich rządów niż było.
Bo skala ubóstwa, i pewnie to państwo też widzicie w Piotrkowie, bo ja to widzę w Słupsku, skala ubóstwa dzisiaj jest nieporównywalna do tego, co było. 1 600 000 ludzi żyje na skraju ubóstwa. 1 600 000 ludzi, to już w ogóle. Są ludzie, którzy wysyłają swoje dzieci dzisiaj do szkoły bez śniadania. Są takie rodziny. Takich rodzin w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy, gdzie dzieci idą głodne od tych, z tych rodzin do szkoły, bo ich nie stać na to, żeby wysłać dziecko najedzone. Są ludzie, emeryci i emerytki głównie, którzy idą do apteki z receptą i jak się dowiadują, ile kosztuje lek, to nie wykupują, jak pani mówi. Wracają z tej apteki bez leku. Są rodziny, które kiedy przychodzi im spłacić ratę kredytu, nie są w stanie już tego zrobić, bo po prostu raty są kosmiczne. Mamy dzisiaj ceny jak w Szwajcarii, a zarobki prawie jak w Rosji. I taka jest polska rzeczywistość dzisiaj. I to jest niesprawiedliwe po prostu. I tak nie miało być. I Prawo i Sprawiedliwość obiecywało nam, że Polska będzie prawa i sprawiedliwa. Ja już nie będę mówił o tym, co oni zrobili z wymiarem sprawiedliwości, co zrobili ze służbą zdrowia, bo pewnie jak ktoś z państwa idzie do lekarza, jeśli w ogóle może się dostać do tego lekarza, jeśli jeszcze szpitala nie zlikwidowali albo oddziału jakiegoś, to państwo widzicie, co tam się dzieje. Jak ktoś idzie po wymiar sprawiedliwości do sądu, to widzi, co tam się dzieje. Jak ktoś idzie do polskiej szkoły, to czarno, to widzę, co tam się dzieje. Dobrze państwo wiecie, co tam się dzieje. Tu pani też się zgadza. Pracuje pani w szkole. No właśnie, więc dobrze pani wie, co tam, jak to wygląda. Codziennie, czy już są portrety Czarnka w szkole? Ja słyszałem, że pani kurator oświaty Małopolski podobno rozdaje teraz obrazki Jana Pawła II młodzieży. Ja bym wolał, żeby rozdawała konstytucję dzisiaj, bo młodzież potrzebuje znać swoje prawa i konstytucję w Polsce. I od tego jest kurator szkoły, żeby ta młodzież to robiła. Zresztą jak ja byłem prezydentem Słupska, to w każdej szkole przy wejściu powiesiliśmy preambułę konstytucji, żeby młodzież wiedziała, jakie ma swoje prawa, żeby ci młodzi ludzie od początku byli edukowani, czym jest konstytucja, jakie są ich prawa i obowiązki. I to być może sprawi, że już nigdy nie zagłosują na partię, która tą konstytucję łamie. I mam nadzieję, że taka Polska nas czeka. I dlatego tutaj dzisiaj jestem. I jeszcze raz państwu dziękuję za przybycie. Ale spotykamy się tutaj, żeby nie tylko mówić, jak jest. Bo jak państwo wiecie, pomidory już są dzisiaj towarem luksusowym. Jak ktoś z państwa zajada się pomidorami, to należy już do klasy wyższej. Nie wiem, czy państwo wiecie. Ośmiorniczki są podobno już tańsze od pomidorów. Mamy lepiej od Brytyjczyków, bo oni mają 3 na tydzień. Reglamentowane. Poczeka pan. My też będziemy mieli 3 na tydzień. Więc do tego to wszystko zmierza. Wyobrażacie sobie państwo, czy państwo do głowy przyszło, że nie będzie Polaków stać na to, żeby kupić pomidory? Do czego? Paprykę? Pani, paprykę, kto to widział paprykę? To tak jak z bananami kiedyś było. Paprykę to się teraz kroi na kilka kawałków, żeby tak kąsać sobie odrobinę. No tak, a cebula po 8 zł. Po 8, no, po 8 zł. Cebula, no tak. Kto to widział? Czy to w ogóle do głowy by nie przyszło nam, że dożyjemy takich czasów, że takie rzeczy się będą działy? A tak dzisiaj jest. Kiszonki, tylko trzeba mieć jeszcze z czego ukisić tą kiszonkę, będzie. Więc do tego doprowadzono. To jest symbol tego upadku tej władzy. Tylko, szanowni państwo, ja chciałbym z państwem porozmawiać dzisiaj o tym, jak odebrać im tą władzę. Bo ta władza im się po prostu nie należy, cytując klasyczkę. Po prostu im się nie należy ta władza. I te pieniądze im się też po prostu nie należą, szanowni państwo. I chciałbym z państwem porozmawiać dzisiaj o tym, jak doprowadzić do tego, żeby im tą władzę odebrać. I wydaje mi się, że państwo znacie na to odpowiedź. Ja już was znam, ja tu byłem kilka razy. Po pierwsze,
trzeba iść na wybory, pani mówi. Dlaczego trzeba iść na wybory? Ja się z panią zgadzam, ale pani powie dlaczego. Bo takie mam prawo. I tak chcę. I chcę, żeby rządzili ci, których wybiorę. Na których będę głosowała, którym ufam, którzy czuję, że mnie nie zawiodą, którzy stworzą taką Polskę, w której nasze dzieci, nasze wnuki będą chcieli zostać, nie wyjechać. Jak doprowadzić do tego, żeby elektorat opozycji chciał iść na wybory, żeby się zmobilizował? Bo jak widzicie państwo, PiS robi wiele, żeby mobilizować swoich wyborców. Opowiada dyrdy mały dzisiaj o robakach, o jakichś różnych głupotach, które wymyśla. Ja państwu z pierwszej ręki mogę powiedzieć, to są bzdury. To w ogóle są fake newsy. To jest nieprawda, co oni opowiadają o tych robakach. Na przykład, że będziemy jedli robaki. Szanowni państwo, robaki to jest dzisiaj równie luksusowy towar jak te pomidory. Kilogram mąki z robaków kosztuje 200 zł. To tylko Obajtka chyba stać na te robaki, bo nikogo z nas nie będzie stać na to. Naprawdę. Więc jak zrobić, żeby opozycja poszła do tych wyborów? Jak zmobilizować ten elektorat? Pani jest nauczycielką. Czego pani uczy? Klasy młodsze. Tak, tak, tak. No i jak sprawić, żeby rodzice tych klas młodszych poszli do wyborów? No, politycy przede wszystkim powinni być autentyczni w tym, co robią. No i co? Ja namawiam wszystkich na jedną listę. Nie wiem, czy pan, to ostatnie sondaże, prawda? PiS zwycięża 31%, tak? Platforma ma 26%, państwo 6%, tak? No i mówię, 6. I mówię jednak, jedna lista. Nie wiem, ostatnio, nie wiem, czy państwo słyszeliście, pan Przemysław Sadura, profesor, i z Sierakowskim robili takie badania i wszystko wskazuje na jedną listę. No bo niestety, no tak, do tego doszło, że na przykład PSL idzie z partią, gdzie jest najwięcej inteligencji, Hołownia, tak? Natomiast tutaj w lewicy, nie wiem, tutaj chyba przeszkadza pan Zandberg, nie chce chyba... Fajny facet, polecam. To super. Następnym razem poproszę, żeby przyjechał do was. Nie po drodze mu z Donaldem Tuskiem. A jakbyście poszli razem... Dobra, to robimy sondaż. Kto jest za tym, żeby była jedna lista w wyborach najbliższych? Jedna lista do Sejmu. Oj, to dobra. Kto jest przeciw? Dobra. Kto podniósł za tym, żeby powinna być jedna lista? Kto podniósł? Pani, dlaczego powinna być jedna lista? Bo ja mam jeden głos i chciałabym wreszcie, żeby ta władza się skończyła, więc będę kalkulować. Na tej jednej liście, jak będzie Giertych i Zandberg, to jest okej? To znaczy nie, ja bym chciała, żeby Lewica poszła. Też, żeby była jedna lista. No dobra, ale Giertych też chce iść. I z Piotrkowa chce startować. Niech mnie pan nie dobija. I co wtedy? Nie wiem, będę kalkulować, mam jeszcze czas. Ale mam tylko jeden głos. Tak. A kto przeciwko jednej liście? Tam, o Jezu, jak ja się do pana dostanę. To wykluczenie transportowe się pojawia. Jadę do pana, dojechałem. Dobra, to jestem. Dlaczego nie jedna lista? Z tego względu, że mamy pluralizm dalej w tym kraju i ja uważam, że właśnie mając jeden głos, tak jak pani powiedziała, chciałbym go oddać na te partie lub tę koalicję lub takie porozumienie, które mnie odpowiada, a jak z kolei pan wspomniał, no mogą się tam znaleźć osoby, które według mnie się tam znaleźć nie powinny, więc... Uważam, że pomysł wielu list jest słuszniejszy, a też nie możemy popadać w taką paranoję, że PiS jest jakąś siłą wyższą, czy razem z Konfederacją, czy bez Konfederacji, to już nieważne, ale że prawica jest jakąś siłą wyższą, która ma jakąś niebywałą potęgę i dlatego my się musimy wszyscy połączyć. My i tak się połączymy pod tym kątem, w którym możemy się dogadać i w którym możemy reprezentować jakieś wspólne zdanie. Natomiast pomysł jednej listy przypomina mi trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu i to mi się bardzo nie podoba w nim. Dzięki. Dobrze, jesteście państwo tutaj podzieleni, jak widzicie. I myślę, że to oddaje też sytuację na opozycji. Ludzie mają różne poglądy w tej sprawie i także wśród liderów, jak widzicie, jest różnie, ale chciałem państwu powiedzieć, że my jako Lewica dzisiaj zaproponowaliśmy coś, co być może doprowadzi do tego, że będzie jakaś znów płaszczyzna współpracy, bo pan mówi o kwestiach programowych. Słuchajcie, my na opozycji musimy też zacząć mówić o tym, co nas łączy, jeśli chodzi o program. No bo na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet, to ja chciałbym wiedzieć, a co więcej, chciałbym mieć pewność. I
ta pewność musi być zagwarantowana, uważam, przez całą opozycję, że jak opozycja wygra kolejne wybory parlamentarne, to przywróci pełnię praw kobiet. Pełnię praw, bo to jest ich życie, ich ciało i to powinien być ich wybór. I mam nadzieję, że państwo ze mną w tej sprawie się zgadzacie. Więc taka lista spraw musi powstać, szanowni państwo, bo ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli my wygramy kolejne wybory, to na przykład przejdziemy do porządku dziennego nad tym, że kobiety nie mogą decydować o swoim życiu. Że nie mogą na przykład dokonywać bezpiecznie i legalnie aborcji. Nie wyobrażam sobie. Czy ktoś z państwa sobie wyobraża, że można kontynuować taką sytuację? Polska w tej sprawie jest piekłem kobiet. I pewnie ja nie muszę tego mówić, bo jest tu wiele kobiet na obecnych, które mogą to wszystko dużo lepiej ode mnie opowiedzieć, ale też naszych facetów obowiązkiem jest, żeby o tym pamiętać, bo wcześniej czy później dotyka to naszych koleżanek, naszych córek, naszych żon i tak dalej, i tak dalej. I musimy o to walczyć. I proszę panów też o solidarność w tej sprawie. Jest z nami Wanda Nowicka. Chciałem przy okazji powitać panią marszałkinię Wandę Nowicką, która w tych sprawach jest prawdziwą ekspertką. Wanda, czy ty uważasz, że opozycja może znaleźć wspólny mianownik w sprawie przerywania ciąży? Słyszeliśmy pomysł referendum, słyszeliśmy pomysł powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Czy ty uważasz, że opozycja może znaleźć wspólną przestrzeń w tej sprawie? Wanda Nowicka, wielkie brawa, szanowni państwo. I to, co wiem na pewno, to tak powinno być. To znaczy, żeby opozycja cała zgodziła się co do tego, że prawa kobiet to jest priorytet polityki państwa, że trzeba wreszcie zagwarantować, żeby kobiety mogły sobie decydować, dlaczego Polki mają mieć mniej praw niż Czeszki, Niemki, Francuzki i cała reszta Europy i demokratycznego świata. Tak być powinno. Ale czy jest na to jakaś szansa przy aktualnym rozkładzie sceny politycznej? No tu niestety, Robercie, mam bardzo dużo wątpliwości, bo jeżeli ja słyszę na przykład od przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza razem z Hołowni i przewodniczącego Hołowni, że propozycja ich jest taka, że najpierw trzeba powrócić do ustawy z 93 roku, którą oni uważają za dobrą, uważają za tak zwany kompromis, a to jest ta ustawa, z którą ja walczyłam przez 30 lat jako represyjna ustawa przeciwko kobietom. I oni chcą do tego wrócić, a potem, na tymczasowo, a potem robić referendum. No ale proszę państwa, referendum to jest też taka fejkowa, powiedziałabym, propozycja, bo przecież nawet jeżeli byśmy zrobili to referendum, nawet jeżeli by społeczeństwo wypowiedziało się na tak, że okej, że mamy w jakimś zakresie liberalizować przerywanie ciąży. I co się wtedy dzieje? To wraca do Sejmu. I politycy, i polityczki i tak muszą nad tym zagłosować. Więc to, że to społeczeństwo, prawda, to w tej sprawie decyzję podejmie, to jest tak naprawdę tylko sposób na to, żeby od siebie zepchnąć tę decyzję, na niby przerzucić tę decyzję na społeczeństwo, ale de facto i tak ostatecznie, i tak każdy polityk i polityczka muszą za tym zagłosować. Ja bardzo jestem ciekawa, jak w takiej sytuacji pan Hołownia i pan Kosiniak by zagłosili. Jak w tej sprawie? W tej sprawie, powiem szczerze, trudno jest znaleźć, dlatego że znaleźć mianownik, dlatego że my wiemy, czego chce społeczeństwo. My pamiętajmy, to nie jest tak, że politycy mogą nad głowami decydować o prawach kobiet. Tak niestety się dzieje, ale to nie jest państwo demokratyczne. My chcemy mieć takie same prawa, jak mają, jak już mówiłam, prawda, inne Europejki. A zatem kompromis polegający na tym, że dajemy kobietom mniej praw, na przykład, że to właśnie, nie wiem, ma decydować prokurator, prawda, albo ksiądz, albo, prawda, lekarz, albo psycholog. Dlaczego? Czy my kobiety, tutaj patrzę na panie, czy my nie jesteśmy w stanie podejmować takich decyzji samodzielnie? No jesteśmy.
Dziękuję bardzo. No, dziewczyny chcą iść dalej. Jakie? Nie, no dlaczego ja mam głosować w sprawach, kiedy ja już nie będę rodzić dzieci? Więc niech głosują młode kobiety, które mają na ten temat się wypowiadać. Mężczyzna nie powinien i kobieta... Dlaczego? Słuchajcie, a jakbyśmy mieli zrobić listę wspólnych spraw, które powinny połączyć opozycję, to co to powinno być? Kto ma pomysł, jakie sprawy mogą... takich 5 spraw, tutaj posłanka Joanna Schering-Wielgus, jak zwykle konkretna, 5 spraw, które mogą połączyć opozycję. To jakie to są sprawy? Idę do pani. Sekundę, dziewczyny, do mikrofonu, żeby cała Polska usłyszała panią. Za te słowa pójdzie pani do piekła, proszę bardzo. Proszę pana, nie pójdę, bo nie wierzę w piekło. Pani powtórzy. Państwa od Kościoła to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Obowiązkowo. Rozdział państwa od Kościoła. Kto z państwa uważa, no dobra, a jak ten rozdział miałby wyglądać? Bo mówi tak Hołownia, mówi tak Tusk, mówi tak Kosiniak-Kamysz, a później jak co do czego, to idą tam pod ten krzyż i tam mówią, że nie, i przyjmują uchwały i śpiewają i tam wszystko. To jak to w praktyce ten rozdział państwa od Kościoła przez całą opozycję miałby wyglądać? Która z pań tutaj ma pomysł? Bo dziewczyny są najbardziej aktywne dzisiaj. Konkordatu, wypowiedzenie konkordatu przede wszystkim. Już widzę, jak wypowiadamy ten konkordat na opozycji, ale tak konkretnie. Czy państwo uważacie na przykład, że stać nas dzisiaj na finansowanie Funduszu Kościelnego? A lekcje religii, 2 miliardy złotych? Nie. Do kościoła. No jesteście państwo chyba bardzo lewicowym elektoratem, jak widzę. Do kościoła. Dobra, to wiemy, rozdział państwa od kościoła. Czy aborcja powinna być jednym z tych 5 tematów? Oczywiście, że tak. Dobra, trzeci temat. Czekajcie, bo pan. Osoby z niepełnosprawnością. Pewnie pan widzi to, co się dzieje w Sejmie. Jestem taką osobą, także wiem, co to znaczy. A co pan myśli o tym proteście w Sejmie, który jest ignorowany przez władzę, która się tym w ogóle nie interesuje? Ci ludzie proszą o to, żeby ta renta socjalna wynosiła minimum wynagrodzenia, żeby opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogli sobie dorabiać, a nie mogą. Co pan o tej walce tych ludzi w Sejmie myśli? Ja myślę, że ta walka jest słuszna, ale chciałbym zauważyć jedno. Jeden z europarlamentarzystów naszych polskich też posiada dziecko niepełnosprawne i on nie walczy o to, bo on ma pensję europarlamentarzysty i on ma serdecznie w głębokim poważaniu to, za ile kto żyje dzisiaj. To co powinno, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami? No, proszę. To jest wydruk mojej renty. Mogę to pokazać? Tak. Dlatego ci to pokazuję, żebyś to zobaczył. Za luty tego roku. To są pieniądze, które ja otrzymuję. Tak. Pan, nie powiem jak się nazywa, pan Grzegorz dostaje, uwaga, renta 1096 zł. 1096 zł. Na ośmiorniczki, na... Jestem osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności w trybie umiarkowanym i ja muszę z tego wyżyć cały miesiąc. Jak mam to zrobić? Mówiłeś przed chwilą o ubóstwie. Co to jest? To nie jest ubóstwo. To jest ubóstwo. No jest też... To jest nędza, nie ubóstwo. Nie jest... Nie wiadomo, czy zapłacić mieszkanie, czy leki wykupić, czy zakupy zrobić. Już nie mówić o... już rehabilitacji. Nie ma takiej szansy. Poza tym kwestia rehabilitacji w tym kraju wygląda w sposób, że tak powiem, nie, to jest parodia, bo idzie się do zakładu rehabilitacyjnego ze skierowaniem i personel mówi, że z NFZ-u to dopiero za 3 lata. Ale gdyby pan chciał zapłacić, to 50 zł za godzinę i od jutra może pan zacząć. Ten sam sprzęt, który jest zakupiony z funduszu NFZ-u, służy prywatnym poradniom rehabilitacyjnym do zbijania kokosów. Tak jak to robi PiS dzisiaj. Mamy posłankę tutaj lokalną, Anitę Sowińską. Anita, 1000 zł pan Grzegorz dostaje.
Tak się nie da żyć. Nie przeżyje człowiek za 1000 złotych. Co trzeba zrobić, żeby zmienić sytuację takich osób, które są z niepełnosprawnością, żyją, dostają 1000 złotych? Co my możemy zrobić jako politycy i gdzie znaleźć wspólny mianownik na opozycji w tej sprawie? Znaczy, oczywiście trzeba przemyśleć to, znaczy musi być, znaczy Lewica zaproponowała minimalną emeryturę przede wszystkim i system, musimy zmienić system emerytalny i rentowy, także teraz nie powiem, jakie jest rozwiązanie, po prostu nie wiem w tej sytuacji, natomiast na pewno trzeba, ty wiesz? Tak, no to dalej. Znaczy ja powiem tak, że to, że żyjemy w państwie, które jest projektowane dla osób zdrowych, to, że żyjemy w państwie, w którym osoby, które potrzebują najbardziej pomocy, nie są traktowane serio i w pierwszej kolejności, to jest hańba tego państwa. Wiem. To jest straszne. To znaczy to, że przez szereg lat osoby z niepełnosprawnością traktowane są jako osoby drugiej kategorii, uważam, że to jest hańba. To jest hańba. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo ważne jest to, aby osoby z niepełnosprawnościami miały zagwarantowaną tę minimalną rentę. Kwestia minimalnej płacy, no, to powinno być coś oczywistego. To znaczy ja naprawdę nie rozumiem, jak można w naszym kraju, teraz przy inflacji 18%, wyżyć za 1000 zł 90 groszy, tak jak pan to pokazał. To jest straszne, jest mi z tego bardzo powodu przykro. Więc ta pierwsza rzecz, którą powiedziałam, ta minimalna renta socjalna, która się równa płacy minimalnej. Druga rzecz, bardzo ważna. Osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, czyli osoby te, które pomagają, powinny mieć możliwość dodatkowej pracy. To znaczy nie może być tak, że one mają zakaz dorabiania pieniędzy. To jest jakiś totalny absurd. I my jako Lewica akurat te dwie ustawy złożyliśmy. Trzecia kolejna rzecz. Osoba z niepełnosprawnością potrzebuje na co dzień asystenta. Wiecie państwo, że sytuacja jest taka, ja rozmawiałam, jestem w stałym kontakcie z Iwoną Hartwig i z osobami protestującymi. W grudniu skończyła się, jakby zostały zablokowane, nie ma pomocy dla asystentów, czyli osób, które też pomagają osobom z niepełnosprawnością. Nie ma tego. Kolejna rzecz, powinna być też opieka wytchnieniowa. No, osoba, która pomaga, jakby jest w domu, pomaga osobie z niepełnosprawnością, powinna też mieć możliwość takiego wytchnienia, odpoczynku. Ktoś powinien jej pomóc. Znaczy tych rzeczy, zlikwidowanie barier, które są na ulicach. Wstanę teraz, bo to już jest, to jest rzecz, która mnie też najbardziej wkurza. Jak chodzimy po mieście, ci, co mają zdrowe nogi, wszędzie dojdą. Miasta są projektowane dla zdrowych ludzi i dla mężczyzn, bo też nie są projektowane dla kobiet, tak? Bo kobiety w większości chodzą z wózkami albo nie wiem, z innymi, czy z zakupami i tak dalej. Dla nas też ten kraj nie jest projektowany i to jest straszne, więc uważam, że jeżeli, i to też mówiłam już kilkakrotnie, jeżeli opozycja będzie miała szansę, aby wygrać te wybory, to w końcu i nareszcie powinna pomyśleć o tych, którym jest najtrudniej, a nie myśleć tylko o zdrowych. Zdrowy sobie poradzi, ale osoby z niepełnosprawnościami, które rodzą się z niepełnosprawnościami, a ich jest około 220 tysięcy, ale również te, które w ciągu swojego życia stają się osobami z niepełnosprawnościami, powinny mieć po prostu świetną opiekę, świetną pomoc. Dzięki. Czyli mamy już trzy rzeczy. Przywrócenie pełni praw kobiet, druga rzecz, świeckie państwo, trzecie, prawa osób z niepełnosprawnościami, czwarty postulat, czwarta rzecz do rozwiązania. System zdrowia, pani mówi. Dlaczego zdrowie? No, przecież, żeby się zapisać do specjalisty, no to się czeka 8 miesięcy, mimo, no tak już powiedziałam tylko... Ekspresowo tu macie w Piotrkowie. Na pewnym przykładzie. Na pewnym przykładzie powiedziałam. W tej chwili mam rwę kulszową. Mnie to... Boli strasznie. Okropnie boli. Dostałam skierowanie na CITO, na rehabilitację. Więc obdzwoniłam wszystkie przychodnie. No i dostałam pierwszy możliwy termin, 12 marzec 2024. Więc powiedziałam, że jeśli dożyję, to coś będę rehabilitować, ale na pewno nie tą rwę. Szanowni państwo, w tej sprawie przyznaję, że jestem wściekły na PiS. No oczywiście ja się wkurzam na nich, nie oglądam telewizji w ogóle, bo nie jestem w stanie. Ale w tej sprawie jestem szczególnie wściekły. Ponieważ Lewica oberwała po głowie kilka miesięcy temu od mediów za to, że usiedliśmy do stołu i walczyliśmy o pieniądze z Brukseli.
usiedliśmy i rozmawialiśmy o konkretnych pieniądzach na konkretne rzeczy. Między innymi na to, żeby z Unii Europejskiej była kasa na funkcjonowanie ochrony zdrowia i szpitali. Szczególnie szpitali powiatowych, takich jak tutaj w regionie. I szanowni państwo, przyznaję, że cholera mnie bierze, naprawdę wściekłość mnie bierze, jak widzę, jak ten rząd, pierwszy w historii rząd, nie dowozi tych pieniędzy z Brukseli. Bo nie wiem, czy państwo sobie się zorientowaliście, że ambicją każdego rządu, bez względu na to, czy to był Leszek Miller, czy to był Marcinkiewicz, czy to był Donald Tusk, czy Ewa Kopacz, oni wszyscy stawiali sobie wysoko poprzeczkę, żeby tą Brukselkę jak najbardziej wydoić. To jest pierwszy rząd, który nie stawia sobie żadnej tego typu poprzeczki. Nic. Nie mają żadnych ambicji. Żadnych. Obiecywali wiele. Pamiętacie państwo tą kampanię billboardową za grube miliony, że te pieniądze już są załatwione dla Polski? To ja pytam, mamy marzec 2023 roku. Gdzie do cholery jasnej są te pieniądze? Gdzie one są? Szanowni państwo, to jest po prostu skandal. Płacimy kolejne kary. Pewnie państwo już nawet straciliście rachubę. Czy ktoś z państwa wie, ile dzisiaj zapłaciliśmy już kar w związku z przegranymi wyrokami przed Trybunałami Europejskimi? Skąd pan to wie? Pan musi dobrze liczyć kasę, jak się tak ma mało, to się dobrze liczy. Pan wie ile? Tak, to już jest ponad 470 milionów euro. Dokładnie, 2 miliardy złotych, szanowni państwo. Masakra, dokładnie, masakra. No właśnie. To jest tyle, ile telewizja dostała od tego, od Nielota. No. Szanowni państwo, to nie jest tyle. Telewizja dostała przez wszystkie te lata 15 miliardów złotych. 15 miliardów. To ja państwu dam porównanie. Wiecie, ile kosztowała budowa Stadionu Narodowego? Tego największego stadionu w Polsce? Nie, 2 miliardy. To za te pieniądze można by było tyle tych stadionów wybudować. Oczywiście nie potrzebujemy tylu stadionów, ale za 2 miliardy złotych można by było kilka specjalistycznych, wysokospecjalistycznych szpitali zrobić. A dzisiaj oddamy te pieniądze gdzieś tam, bo oni nie realizują wyroków. Stać ich? Ich stać. Tylko niech spojrzą w oczy temu panu Grzegorzowi, który dostaje 1000 złotych emerytury. Kogo? No kogo? No wszyscy wiemy, kto zbiera w styczniu pieniądze dla ministra zdrowia. No właśnie, to prawda. Dzięki temu, że państwo się dokładacie i my wszyscy to robimy w ramach WOŚP-u. Szanowni państwo, czwarty postulat, zdrowie. Dobra, tutaj młodzi, damy teraz, wszyscy jesteście młodzi, ale są jeszcze młodzi. Kto tu jest z Piotrkowa? Ręka do góry. Z młody. Bo to młody też, ale najmłodszy. Kto chodzi do szkoły jeszcze? Kto studiuje? Kto studiuje? Studią. Jesteś z Piotrkowa? Ile masz lat? 15. Ten. 15. Jak skończysz szkołę, zostaniesz w Piotrkowie? Nie. Widzicie? A dlaczego nie? No chcę się rozwijać dalej. Ale co, w Piotrkowie nie można się rozwijać? W sensie, no na pewno początkowo tak. Ale... Potem już nie. No nie. A dlaczego w Piotrkowie się nie można rozwijać? No bo myślę, że rząd przede wszystkim zwraca uwagę na te większe miasta, a nie na te mniejsze, jak Piotrków. A fajnie się chodzi do szkoły teraz? No myślę, że teraz tak, ale... Bo Czarnek jest. Tak? Fajnie organizuje szkołę? No niekoniecznie. Dobra, wyjedziesz z Piotrkowa dlatego, że tu nie masz szans, żeby się realizować, tak? A zostałbyś w Piotrkowie, gdyby te szanse były? No tak. Bo? No bo to moje rodzinne miasto. Bo to są koledzy, mama, tata, rodzina, nie? Najlepiej tu by było. To jakbyś sobie, jak tak sobie wieczorem marzysz, zostałbym z mamą, zostałbym z tatą, z kolegami, tylko musi się wydarzyć to w Piotrkowie. To co się musi wydarzyć? I nie mówię o jakimś skateparku czy tam jakimś innych. Co się musi wydarzyć? Praca? No na pewno. Rozwój handlu i wszystkiego. No właśnie, żebyś miał jakąś przyszłość tutaj.
Dobra, co dla młodych możemy zrobić? A tu też się zgłasza chłopak. Ja muszę kontrolować mikrofon, bo ten pan w tych słuchawkach, jak ja oddam mikrofon, to będzie na mnie zły. Tobie Anita pewnie powiedziała, że lepiej nie dawać mi mikrofonu po prostu. Proszę. No to ten piąty postulat, tak, który by połączył opozycję. Znaczy, to już wielokrotnie było tutaj podkreślenia, tylko chciałem to spiąć taką klamrą. Moim zdaniem to pole, na którym faktycznie opozycja może się dogadać, no to przywrócenie należnego w Unii Europejskiej miejsca Polsce oraz porozumienia z naszymi partnerami. W tym momencie mówię tutaj o okresie wojny, który przecież cały czas trwa za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo wyraźne. Jak jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy samotni jako Polska, musimy odbudować sojusze, które mamy w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, bo to są wspólnoty, to są sojusze, w ramach których budujemy bezpieczeństwo. I powiem szczerze, szlak mnie trafia, kiedy widzę, jak pisiory opowiadają, że tam jacyś źli urzędnicy z Brukseli nam coś narzucają, tak? Już była mowa o jedzeniu robaków, prawda? Ale o jakichś normach i tak dalej. Nieprawda. My, jako członkowie Unii Europejskiej, mamy swój głos. Też na ten temat dyskutujemy w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i tak dalej. Skłócanie nas z naszymi partnerami, zwłaszcza w czasach, kiedy jak nigdy wcześniej potrzebujemy jedności w Europie, jest po prostu haniebne i nieodpowiedzialne. Kto z Państwa się zgadza, że przywrócenie dobrych relacji z Unią Europejską i naszej pozycji jest ważne? Ręka do góry. Kto się zgadza? A kto się nie zgadza, że potrzebujemy polexitu i w ogóle nie będzie nam tam Unia mówiła, jakie robaki mamy jeść? Pan się zgadza? A to nie ma. Kto się nie zgadza? Ja wiem, ten pan to na pewno uzasadni nam. Zaraz panu oddam mikrofon. Czyli wszyscy się zgadzamy, że to jest priorytet. Więc dlaczego ten rząd tego nie rozumie, skoro wie, że większość Polaków przecież jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej? Bo nie mamy alternatywy. Ja państwu mogę powiedzieć. Proszę? Ale ich elektorat też chce, żebyśmy byli w Unii. Panie, nie chce? Niech, panie Robercie, niech pan porozmawia z rolnikami. Ale rolnicy najwięcej zyskali na obecności w Unii. Ale głębszą dyskusję niech pan wejdzie. Zobaczy pan, no. Boją się robaków? Nie, nie chodzi o robaków, tylko że Unia każe to, Unia każe tamto, Unia każe to. Ale wie pan, ja nie wiem, czy państwo wiecie, kto jest komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej. Pan Wojciechowski z PiS-u. Więc co ta Unia im każe? To przecież ten Wojciechowski, gdyby Unia coś kazała, to on przecież to wszystko może odkręcić. Dlaczego nie odkręcić? Oni mają swoich ludzi. Wojciechowski jest do spraw rolnictwa. No to jak im Unia każe? Co zrobić? No jak taka mentalność jest? Propaganda taka pisowska. No właśnie, propaganda. No dobra, a... Twardą po prostu sprawę jak media. No i niestety na wsi można na palcach policzyć, kto ogląda TVN. No i stąd się bierze, no ten mózgi są... A pan ogląda TVN? A tylko i wyłącznie. Gdzie pan do piekła? To znaczy, kochany Robercie, gdzie to piekło? Tam, gdzie TVN podobno. Okej. Tak a propos TVN tu jest, oni tam wszystko nagrywają. Wszyscy jesteście już na czarnej liście. No dobrze, to mamy piąty postulat, dobre... Piąty. Dobre relacje z Unią Europejską. Czy coś nam umknęło? Czy jest coś takiego, co uważacie... Ale się nakręciliście. Ale się nakręciliście. Co uważacie, że jeżeli nie będzie postulatem, to w ogóle... Nie ma sensu iść do wyborów, nie ma sensu rozmawiać o wspólnocie i o wspólnych wyborach. Dobra, siadaj sobie, ja do ciebie przyjdę. Od tego tu jestem, noszę mikrofon tylko. Sekundkę, proszę bardzo. Znaczy, ja przypomnę, że mamy kryzys ekonomiczny, mamy kryzys mieszkaniowy i ja z perspektywy 17-latka, który planuje, zaraz 18, planuje wyprowadzkę, usamodzielnienie się. Kiedy ja wchodzę na stronę internetową i patrzę na mieszkania do wynajmu, na to, żeby zacząć swój pierwszy start i widzę kanciapę 3x2 za 600 zł miesięcznie plus media, to mam wrażenie, że opłaca się bardziej
po prostu tego nie robić. Zrezygnować z marzeń, rzucić wszystko, rzucić swój rozwój, zostać i mieszkać na garnuszku u rodziców. To jest temat, który jest ważny i tego nie wolno porzucać. Brakuje nam milionów mieszkań. Ludzie mieszkają w przepełnionych lokalach. A opozycja zaczęła już na ten temat coś mówić. My proponujemy budownictwo socjalne, budownictwo, które będzie tanie, wydajne i mieszkania rzeczywiście będą. Będzie produkcja mieszkań, mieszkania będą budowane, więc będzie co kupić. Ty uważasz, że ten pomysł lewicy jest dobry, która mówi, że my mówimy, że mieszkania z niskim czynszem, ogólnie dostępne. No dobra, ale jest propozycja kredytu. No i co o tym sądzisz? Co o tym sądzę? Robert, czy ty szczerze wierzysz, że pomysł neoliberalny pomysł dopchania kabzy bankom, włożenia im milionów tylko dlatego, że jesteśmy liberalni, więc nie możemy powiedzieć ludziom, że budujemy jako państwo mieszkania? Wierzę, dlatego jestem lewicowy. Właśnie, więc pora uświadomić ludziom, że to jest po prostu fałszerstwo. My w ten sposób napompujemy tylko ceny mieszkań. A kiedy dobrze by było, gdyby na przykład taka Platforma Obywatelska ściągnęła od nas to budownictwo socjalne, w ogóle budownictwo. Ale wtedy byłoby świetnie, ale kiedy ściąga się tylko hasło i próbuje się wykreować na tym haśle program rozpychania deweloperom i bankom kabzy, to przepraszam, ale tak się w tym kraju żyć nie da. Dzięki. Jak masz na imię? Krzysiek. No, masz już swój fanklub tam. Dobra, tutaj jest pan. Tak, ja obiecałem i oczywiście już idę. Proszę bardzo. Teraz pan powie, czy jakiś szósty postulat? Już siódmy, bo tutaj były mieszkania z niskim czynszem, postulat lewicy. Bardzo mi się podoba, jeszcze raz wielkie dzięki. Pan, mam nadzieję, też coś dorzuci do koszyka. No tak, mówimy cały czas to i to. A kto z państwa zastanawiał się skąd? Dlaczego w państwie nie ma dyscypliny finansów publicznych? Przecież pół budżetu idzie poza normalnym procedowaniem sejmowym, tak? Teoretycznie jest, powinna być. Ale nie jest. Proszę państwa, w zeszłym tygodniu zostałem strasznie ukarany. Krytykuję, ci, którzy tam mnie obserwują, to wiedzą, że czasem szaleję. To jest jakiś powszechnie znany, tak? Dziewczyny znają pana. Tak, to niektórzy wiedzą, że szaleję. Zostałem ukarany za krytykę, wiecie kogo? Telewizji Historia. Tak. Telewizja Historia stworzyła nowe stowarzyszenie czy jakąś fundację, tak? Nie było to żadna telewizja, to TVP. To jest różnica. Różnica, tak? I jadą. I teraz pytanie takie, kto ma nad tym kontrolę? No nikt nie ma, poza PiS-em, tak? Zobaczcie, tysiące pisiaków ukrytych w tych różnych spółkach, spółeczkach, fundacjach, zarządach i tak dalej. Tam naprawdę pracuje armia ludzi. Kosztuje też. Kosztuje. Tam się odbywają różnego rodzaju przewałki, tak? Na fundusze wyborcze, niewyborcze, albo po prostu ktoś potrzebował, założył sobie fundację. Nad tym nie ma żadnej kontroli. I teraz tak, tutaj kolega mówi mieszkanie za darmo. No dobrze, ale z czego? Darmo. Nie, on nie powiedział za darmo. Powiedział z niskim czynszem. Pan jest za młody, pan nie pamięta PRL-u. To już to było kiedyś. I to działało w PRL-u akurat. Ja nie wiem, czy w Piotrkowie, ale na pewno w Piotrkowie macie całe osiedla pewnie zbudowane. Panie Robercie. Mieszkacie. No właśnie. Ja trochę miałem szczęścia w życiu w pewnym momencie i wybudowałem sobie dom. Miałem 26 lat, kiedy zacząłem budować dom. Jak ktoś nie jest w stanie wybudować domu, to co powinien zrobić? Po prostu ma 1000 złotych. Pan Grzegorz ma 1000 złotych. Co ten facet powinien zrobić? Mówimy teraz o ludziach młodszych, tak? Nie. Mówimy o panu Grzegorzu. Co z tym panem Grzegorzem z 1000 złotych ma państwo zrobić? Jak on ma mieć dostęp do mieszkania? Z 1000 złotych. Znajdźmy rozwiązanie. Pan mi powie. Dochodzimy do kwestii finansów. Sprawa wynagradzania, poziomu wynagrodzeń, tak? Płaca minimalna, uczciwa płaca za uczciwą robotę, tak? Bo w tej chwili co możemy oglądać? Ja tutaj słucham państwa wypowiedzi i zastanawiam się. Wchodzę na stronę Sejmu, wchodzę na stronę urzędów, rad, gmin i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie znajomi królika, tak? I tam nie ma tak, że jest jedna pensja, jedno wynagrodzenie. Tylko ten komin rośnie, rośnie i rośnie, tak? I w
wyżej, tym większe wynagrodzenie. Jest tutaj pan poseł Artur Ostrowski. Cześć, Artur. Cześć. Pamiętacie go? Dobry poseł był czy nie? Pani się do niego nie przyznaje, a skąd? Dobry czy nie? Kto uważa, że dobry, ręka do góry? Ja uważam, że dobry, bo to ja go znam. Artur, jak słyszysz o tym, że synekury dzięki legitymacji partyjnej, to co o tym sądzisz? Nie mam zdania na ten temat. Okej. No dobrze, a powinno tak być, że jak się wygrywa wybory, to partia powinna obsadzać spółki Skarbu Państwa, media publiczne, Trybunał Konstytucyjny, banki, sądy swoimi ludźmi. Czy jak się wydaje wyrok, to za wyrokiem powinien być awans dla sędzi za to, że dobry wyrok wydaje? Żeby nie było, to żaden przykład z ostatnich dni. Nie, to sobie ja sobie sam jakoś dam radę. To jest na pewno konieczność, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, żeby dokonać tam dosyć rewolucyjnych zmian z uwagi na to, że duża część to są sędziowie uzależnieni od prezesa Kaczyńskiego i od Prawa i Sprawiedliwości. I teraz powstaje takie pytanie, w jakim trybie następny parlament mógłby tego dokonać. Bo rozumiem, że musiałoby się to odbyć na zasadach zgodnych z konstytucją i w zasadach państwa prawa. I w tej sprawie musieliby się wszyscy zgodzić co do tego, aby podjąć takie trudne decyzje. Ale myślę, że ta druga strona w przypadku, gdy przegra wybory na jesieni, to tak łatwo nie podda się w tej walce o utrzymanie swoich pozycji w różnych instytucjach państwowych i w biznesie. No szczególnie tam, gdzie mają swoich przedstawicieli w firmach Skarbu Państwa. No tutaj muszą być bardzo drastyczne, myślę, podjęte decyzje. Co nie będzie proste z uwagi na to, o czym powiedziałem, więc jeśli mamy utrzymać zasady konstytucyjne państwa prawa i zmienić wszystkie te instytucje od Trybunału Konstytucyjnego poprzez niektórych sędziów w wymiarze sprawiedliwości, bo jeśli chodzi o rząd, tutaj rzecz może być prostsza. Jeśli ukonstytuuje się większość parlamentarna, która poprze kandydata na premiera, kandydata będzie nominował prezydent, więc tutaj musi być pełna mobilizacja całej obecnej opozycji, a po wygranych wyborach koalicji, która będzie tworzyć władzę. No to pierwsza rzecz, ta koalicja musi się dogadać co do tego, jakim będzie skład rządu, kto będzie kandydatem popieranym na prezydenta i dalej, jakie podjąć działania, żeby wymienić ten Trybunał Konstytucyjny, żeby pana Obajtka pozbawić tego stanowiska prezesa Orlenu, ale myślę, że PiS jest przygotowany też i na taki scenariusz i oni po tych przegranych wyborach postawią się w takiej pozycji obrońcy konstytucji, państwa prawa, nienaruszalności pewnych zasad co do obsadzania pewnych stanowisk i tutaj zderzymy się z dosyć brutalną ścianą w postaci tego, że będzie konieczność podejmowania drastycznych decyzji personalnych, więc myślę, że to nie będzie takie proste, łatwe i na pewno nie będzie to tak łatwo w krótkim czasie przeprowadzić. Dziękuję, panie pośle. Poczekaj sekundkę. Dobrze, ja chciałem państwa zapytać, bo to jest poważna sprawa. Jak jeżdżę po Polsce, to wielu z państwa mówi, nie może być grubej kreski. PiS musi zapłacić za swoje grzechy. Bardzo wiele ludzi mi to mówi. Kto z państwa uważa, że PiS musi zapłacić za swoje grzechy i nie może być grubej kreski? Ręka do góry. W jaki sposób to co innego, ale że nie będzie... Pamiętacie państwo, była gruba kreska kiedyś, słynna gruba kreska Mazowieckiego. To całkiem dwie inne osoby, kompletnie inne światy. Ale co państwo uważacie, że powinniśmy w tej sprawie zrobić? Bo Lewica ma na to odpowiedź. Jako jedyne ugrupowanie my mamy na to odpowiedź. Otóż powołaliśmy zespół prawników
naprawdę najwyższej rangi. Ryszard Kalisz, Danuta, pani profesor, konstytucjonalistka Danuta Waniek, wielu konstytucjonalistów, prawników, prawniczek, organizacji pozarządowej, którzy przygotowują dzisiaj takie publiczne akty oskarżenia wobec tych wszystkich, którzy łamali prawo. I w czerwcu, i to mogę państwu obiecać i zapewniam państwa, w czerwcu te akty oskarżenia społeczne przedstawimy społeczeństwu. Nazwiemy z imienia i nazwiska ludzi, którzy są odpowiedzialni za okradanie państwa, za demontaż wymiaru sądownictwa, za wszystkie te przekręty. Czy państwo uważacie, że lewica powinna być zdeterminowana, czego kiedyś zabrakło i innej opozycji, żeby postawić winnych przed Trybunałem Stanu? Czy państwo uważacie, że powinniśmy... No, to już jest co innego, ale czy państwo uważacie... No, ale najpierw musimy przygotować akty oskarżenia. No. Trybunał Stanu... Panie Grzegorzu, Trybunał Stanu funkcjonuje, tylko że on jest uśpiony teraz. W sensie, że nikt pod nim nikogo nie stawiają. No, no wiem, no ale nie. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale Trybunał Stanu jest. I on nie jest kontrolowany przez PiS, żeby nie było. Tylko potrzebne są decyzje polityczne, żeby postawić konkretne osoby przed Trybunałem Stanu. To jest problem. Czy państwo uważacie, że odpowiedzialni za to wszystko powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, czy nie? Kto w tej sprawie ma opinię? Bo to nie jest łatwe. Gdyby Kaczyński i Ziobro byli postawieni przed Trybunałem Stanu wtedy, kiedy był głosowany wniosek o Trybunał Stanu dla nich, to pewnie nie mielibyśmy tego wszystkiego, co dzisiaj mamy. Więc to jest poważne pytanie. Tylko jeżeli stanie Kaczyński i Ziobro przed Trybunałem Stanu i zostaną skazani, to będzie też się działo pewnie, bo PiS tego nam nie wybaczy. Ale czy wybaczymy sobie sami, że przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, co oni robili Polsce przez te wszystkie lata? Bardzo poważne pytanie. Kto z państwa w tej sprawie chciałby odpowiedzieć? Idę do pana. Proszę bardzo. No, do mikrofonu to już trudne. Trudno. Nie no, chciałem powiedzieć, że proszę pana, że jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, to jest za mała kara w ogóle dla tego. No cóż to Trybunał Stanu? Zakaz zajmowania stanowisk, medale czy tam różne tam inne uprawnienia i co? Widzi pan takich, którzy powinni być karnie na przykład odpowiedzialni? No ja nie powiem imiennie, ale pewnie tak. Na pewno tak. I uważa pan, że powinniśmy być zdeterminowani, żeby to zrobić? Oczywiście. Państwo się zgadzacie z panem? Kto się zgadza, bije brawo. I jeszcze. Ma pan większość. Jeszcze, proszę pana, mam jedną sprawę. Proszę bardzo. Może tak. Dwie elektrownie atomowe mają być, tak? Tak. Wybudowane. Port lotniczy. CPK. Tak, ten centralny port lotniczy, tak? Ten wypas. Ogromne rozdawnictwo. Miliardy na Ukrainę. Złodziejstwo. I tam mam pytanie. Jak tak dalej może być? Kiedy ta Polska zbankrutuje? No bo przecież w końcu tak w zwykłym gospodarstwie no nie można ciągle brać pieniędzy na kredyt. Na kredyt. A tych kredytów nie wiem, czy państwo wiecie, już nam nikt nie chce dawać, żeby nie było. Jak słyszę, to mamy już 1,5 biliona zadłużenia. No właśnie. No to jak ma być? Znaczy, ja uważam, że trzeba zmienić władzę. Znaczy, w tej sprawie odpowiedź jest prosta i przywrócić Polsce normalność. Ja wiem, że to brzmi bardzo prosto, ale jeżeli tego nie utniemy, to nadal będą powstawały jakieś wieże w Ostrołęce. Nie wiem, czy państwo wiecie, kosztowały miliardy. Nadal będziemy finansowali TVP 15 miliardów, ławeczki niepodległości. I tak się będzie zbierało to wszystko. Kapelanów w lasach państwowych. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale lasy państwowe mają swoich kapelanów. My płacimy za to wszystko. Tak. W służbie. Prawie każdej służbie. W służbie jest kapelan. Nie widzę. Obserwuję pan. No, co służba, to generał. Ja uważam, że trzeba zmienić władzę. No dobra. Szanowni państwo, będziemy niestety musieli podsumowywać nasze spotkanie, bo tutaj pani
Dobrze, proszę bardzo. Chciałabym, żeby były sprawiedliwe podatki dla wszystkich, bo teraz jest okres... Pani mówi o sprawiedliwych podatkach, posłuchajcie. Czyli dla bogatych wysokie i niskie dla biednych, tych, którzy mniej zarabiają. Bo posłużę się tutaj przykładem, bo akurat pracuję w tej... Pani mówi głośniej, oni pani nie słyszą niestety. Chciałam właśnie powiedzieć na przykładzie. Teraz są, robię rozliczenia, tak zwane PIT-y i bardzo dużo osób przychodzi, tak zwanych emerytów, tak jak i pan, również tych nisko zarabiających rencistów, którzy przynoszą plik faktur za leki, za rehabilitację, za które płacą i okazuje się co? W związku z Nowym Ładem, który wprowadził rząd, kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy, prawda? Ale cała masa emerytów nie przekracza tej kwoty. W związku z tym podatek nie jest pobierany. Można by było powiedzieć, że cudownie. Nie płacimy podatku. To jest PIT. To jest oszustwo. Dlatego, że płacimy składkę zdrowotną, którą nie mamy możliwości odliczyć od podatku. Więc i tak de facto te renty czy emerytury niskie są opodatkowane. Nawet ta pana 1000 zł również jest o skład... Jest napisane nawet, że ma napisane, tam widziałem. Państwo tego pana jeszcze pobiera jakiś tam podatek. I chciałabym w tej kwestii coś powiedzieć. To jest bardzo ciekawe, o czym wielu sobie nie zdaje sprawy, szczególnie rządzący, że płacimy, oprócz podatku, ja już powiem teraz o tych, którzy więcej zarabiają i ten podatek płacą, że płacą jeszcze składkę zdrowotną. Więc premier chwali się tym i rząd, że obniżył podatki dla nisko zarabiających, zwiększył próg podatkowy, ale płacimy nie 7, płaciliśmy pół roku 17, teraz płacimy 12. Nie płacimy 12% podatku, tylko 21%, bo składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku. I teraz chciałam, mam takie też, takie po prostu wątpliwość, zapytanie, zdziwienie. No, mi się też wydaje, że o tym się w ogóle nie mówi. Chciałabym, żeby Lewica przynajmniej o tym powiedziała. Czy nam się polepszyła w związku z taką wielką ilością składki zdrowotnej, której nie mamy możliwości odliczyć, dostęp do służby zdrowia? Ja tego nie zauważyłam, bo się pogorszył naturalnie. I jaki jest los tych ludzi? Jest mi bardzo przykro i współczuję tym rencistom, którzy nie mają podatku, którzy wykazują zdziwienie, no bo nie ma pan podatku. Skoro zero, to nic pan nie odliczy. Jak to? A co jeszcze? Takie mam wrażenie, jakby ten rząd wciąż drukował te pieniądze, tworzy tą, tak, inflację poprzez to drukowanie pieniędzy i rozdawnictwo. Niepotrzebne rozdawnictwo. A co według pani jest rozdawnictwem? Co pani uważa za to rozdawnictwo? Pani poda kilka przykładów. Że rozdaje pieniądze. Komu? Jakie? Tym, którym się one nie należą. Ale podobno wszyscy się cieszą, dostają 13 emeryturę, 14, 500+. Ja uważam, że powinny być jakieś kryteria w tej kwestii. Jeżeli my komuś coś dajemy, to trzeba usiąść, powołać ekspertów, napracować. Ja wiem, że to kosztuje, bo najlepiej jest kliknąć i wszystkim dać jednakowo, prawda? Podobnie jeśli chodzi o emerytury, te niskie emerytury, jestem za tym, może Lewica by to podchwyciła, żeby nie było waloryzacji procentowej, tylko kwotowa, o czym my zawsze oddamy, moi rodzice zawsze o tym marzyli, a nadal dajemy procentowe. Czyli ci, którzy mają niskie emerytury, dostają trochę, a ci, którzy mają wysokie, dostają dużo. I w ten sposób naturalny przeszliśmy też do renty wdowiej, bo to też jest wielka niesprawiedliwość. To jest wielka niesprawiedliwość, szczególnie wobec kobiet, które, jak państwo wiecie, przez lukę płacową mają bardzo niskie emerytury. I my walczymy też i zbieramy podpisy. Mam nadzieję, że państwo już się podpisaliście za tą naszą inicjatywą, żeby przywrócić rentę wdowią, żeby przywrócić godność tym, którzy prowadzili gospodarstwo domowe. Jeden z małżonków, współmałżonków odszedł i ta emerytura po prostu im się należy dodatkowa. Bo to pozwala tym ludziom w jakiś godny sposób wtedy funkcjonować. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się podpisać, to też pewnie dzisiaj zbieramy tutaj podpisy i bardzo państwa prosimy o pomoc w tej sprawie. No i oczywiście ten system podatkowy. No Polska ma straszny system podatkowy, on jest kompletnie niezrozumiały. Pewnie państwo wiecie, połowa Polaków myśli, że w ogóle nie płaci podatków. Nie wiem, czy państwo słyszeliście. Połowa z nas nie uważa, że nie płaci w ogóle podatków, więc pewnie...
później mają... Pan płaci niestety nawet, jak pan widzi nam. No, wszyscy płacą niestety podatki. Największe podatki dzisiaj proporcjonalnie płaci się z VAT-u przez inflację. Dlaczego inflacja działa na korzyść rządzących? Dlatego, że ściągają ogromne pieniądze od państwa z VAT-u. Państwo ten VAT płacicie nieświadomie przez drożejące produkty. I z tego się cieszy oczywiście PiS, z tej inflacji. Więc się nie dziwcie, że tam Glapiński jak orzeł bryluje, bo on dobrze wie, on robi dobrze rządowi, nie wam. Więc... No właśnie. Więc szanowni państwo, tak niestety jest. Trzeba to wszystko uporządkować, ale jak pytacie mnie państwo o podatki, ja uważam, że trzeba opodatkować sprawiedliwie najbogatszych. Tych, którzy dzisiaj przez różnego rodzaju myki, kancelarii i tak dalej, tych podatków sprawiedliwie nie płacą. Państwo uczciwie płacicie te podatki. Ten pan, co widzicie na jego paragonie, płaci uczciwie podatki. Ale ci najbogatsi wiedzą, jak te podatki nie płacić, jak dochody wyciągać poza Polskę. Największe koncerny nie płacą najczęściej tych podatków. I księża... No szanowni państwo, co to za sytuacja, w której w Piotrkowie, a na pewno macie taką sytuację, jak ktoś prowadzi sklep, to płaci normalnie podatek uczciwie. Ktoś prowadzi warsztat samochodowy, płaci normalnie podatek. A ksiądz płaci tam chyba 200 ileś złotych podatku ryczałtowego. Przepraszam. No tak. Co to jest za sprawiedliwość? Ja przepraszam. Ale jak sprawiedliwie, to sprawiedliwie. Ksiądz musi też płacić uczciwie podatki od swojego często całkiem niezłego dochodu. Więc my jako Lewica mamy determinację i siłę, żeby tą sprawiedliwość także tutaj przywrócić, bo mówimy o tym od lat, państwo wiecie o tym. Więc zebrała nam się już, podsumowując, całkiem niezła lista spraw do załatwiania. Szanowni państwo, obiecuję państwu, że zabieram te postulaty ze sobą do Warszawy. Jak usiądę z Donaldem Tuskiem do stołu, jak usiądę z Kosiniakiem Kamyszem, z Hołownią, z Czarzastym, to obiecuję państwu, że to wszystko położę na stole. Jaka będzie ich reakcja? Za to odpowiedzialności nie biorę, bo powiem, że mi to ludzie w Piotrkowie powiedzieli. I że to ma być załatwione. Jak oni zobaczą tą aborcję i ten rozdział państwa od kościoła, to na pewno wszyscy pójdziemy do piekła za to. Ale obiecuję państwu, że to wszystko położę na stole i że to wszystko Lewica będzie negocjowała też w umowie koalicyjnej. Bo to, co państwo mówiliście, to jest nasze DNA. My jako Lewica mówimy od lat o tym, że trzeba budować mieszkania z niskim czynszem, że trzeba rozdzielić państwo od kościoła, że kobiety powinny decydować o swoim życiu i zdrowiu, że trzeba zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, że dostęp do szpitala musi być w każdym powiecie, że trzeba po prostu to odpowiednio finansować, że trzeba uporządkować system podatkowy i że najbogatsi muszą zacząć płacić w końcu podatki. O tym wszystkim mówimy od lat jako Lewica. I ważne, żeby przyszły rząd to wszystko zaczął realizować. Bo jeżeli my pójdziemy do tych wyborów tylko i wyłącznie pod hasłem Zjednoczona Opozycja, to wcześniej czy później Kaczyński wróci. Jeżeli my nie postawimy grubej kreski i powiemy, sorry, za to wszystko, co zrobiliście, musicie odpowiedzieć i nie możemy iść do przodu, zapominając o tym, jak łamaliście konstytucję, co zrobiliście ze szkołą, ze służbą zdrowia i tak dalej, to Kaczyński wróci do władzy. Więc naszą obietnicą i naszym przyrzeczeniem wobec państwa musi być to, że jak wygra opozycja, to rozliczy tych wszystkich drani i przywróci Polsce normalność. I na koniec, szanowni państwo, mówiliśmy o sprawach europejskich. Dla mnie osobiście ważne jest, jako człowieka lewicy, i to jest nasze zobowiązanie wobec Aleksandra Kwaśniewskiego, wobec wszystkich ludzi, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej. Tutaj także na tej sali. Wielu z państwa głosowało w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To jest nasze wielkie zobowiązanie wobec tych wszystkich ludzi, żeby Polska wzmacniała się w Unii Europejskiej. Żeby Polska rosła siłę w tej wspólnocie. Bo jeżeli nie będziemy rośli w tej wspólnocie w sile, jeżeli nie będziemy częścią Unii Europejskiej, to alternatywa jest jedna.
aż boję się ją wypowiedzieć. Białoruś i Rosja. Bo w naturalny sposób wypadniemy z tego kręgu świata zachodniego i wpadniemy w objęcia Putina. Tego państwu nie życzę. Życzę państwu wygranej w najbliższych wyborach demokratycznej opozycji z lewicą jako ważnym elementem tej opozycji. Wszystkiego dobrego. Niech żyje Piotrków. Niech żyje parlamentaryzm, który Piotrków Trybunalski, jak mówi nazwa, dał Polsce. Dziękuję bardzo. Anita Sowińska, wielkie brawa. Posłanka ziemi piotrkowskiej. Joanna Schering-Wielgus. Dar ojca Rydzyka dla Polski. Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu, dar Polski dla Śląska i przede wszystkim państwu. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za przybycie i jak będą państwo wychodzić do szatni, to proszę się poczęstować krówkami pysznymi i długopisami, także lewicowymi, także bardzo proszę osłodzić sobie chociaż troszeczkę życie. Także dziękuję państwu serdecznie. Dobrego wieczoru, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Sobie wyobrazić cichy i spokojny dom, w którym zawsze jest miejsce na dialog każdej ze stron. Tutaj nie brakuje ciepła, tu szacunek jest i czas, o którym przecież ciągle marzy każdy z nas. Najdłuższą podróż zaczyna zwyczajny pierwszy krok. Nim wreszcie ruszy lawina, ty musisz mieć swój głos. Nowa lewica, zbudujmy wspólnie nasz nowy dom. Twoja lewica, otwórzmy okna i wywietrzmy go. Teraz lewica, przegnajmy upiory dawnych dni. Nasza lewica, bądź sami ty. Ten dom nie musi być daleko, sami zbudujemy go. Prawdziwa koalicja, właśnie wyrzucimy stąd. Co trzy głowy to nie jedna, każde dziecko o tym wie. Gdy padnie znak, będziemy razem, zmienimy to co złe.